Widzę, Karolinka jest na huśtawce. Chuj, idę do Karolinki. Karolinka. Wypierdalałeś huśtawki. Teraz ja się huśtam. Wypierdalałeś huśtawki, bo cię zabiję. Jak mnie zabijesz, to powiem mamie. Ty kurwa słyszysz, co ty pierdolisz w tym momencie? Spierdalałeś huśtawki. Ja się huśtam, szmato, bądź pokorna, kurwa. Siadaj z huśtawki. Nie zabijesz mnie, twój karabin jest zabawkowy. To kurwa teraz patrz. I co żyje? Bo to były lasery, one nie działają na psy głupie suki. Poczekaj, zmienię. Hej korona, już cię nie chcemy. Korona ciał, korona ciał, korona ciał, 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 brak makaronu, siedzenie w domu. Korona ciał, korona ciał. Czego dziewczyny chcą? Chcę, byś odpisywał na moje wiadomości, abyś był szczęśliwy i troszkę zazdrosny. Zabrał mnie do kina, nalał lampkę wina, znów kolejna spina, lepiej nie przeginaj, to nie moja wina. Nie. Czy twój piesek ma dwa uszka, często skacze ci do łóżka, wszystko gryzie, wszystko zjada, szynkę, kapcie i bakłażan, czy ogonem często macha, ludzi liże też po twarzach, pokaż mi swojego psa. Co to jest, kurde, przecież tego nie miałam. Jezu, nawet na plecach to jest. Ja wiem, to jest wąż. Tak, oplótł mnie wąż, gdzieś pewnie poszłam, gdzie węże były i mnie oplotły. Ja mam nową ciocię. Panią? Mnie masz? Ja jestem twoja ciocia? No, normalnie, na herbatkę będzie trzeba przyjechać. Dobrze, to kiedy się umawiamy na herbatkę? Czy może piwo? Bo jaka? Oj nie, no przecież ty jesteś za mała na piwo, dzieci nie piją alkoholu. A ja tam czasem wybiję pianę od ojca, ale wtedy mam bombę, proszę pani. I tata ci pozwala na to? Tylko piankę, ale mam bombę, proszę pani. Ja... I co się wtedy dzieje, jak masz taką bombę? O Jezu, proszę pani, chodzę slalomem po domu. Słucham, przedszkole. Dzień dobry, proszę pani. Ja dodzwoniłam się do przedszkola. Tak. I proszę pani, bo ja bym chciała chodzić do przedszkola. A kto mówi? Gabrysia Bąk. Gabrysia Bąk? Tak. A proszę pani, bo ja bardzo bym chciała chodzić do przedszkola, a mnie z poprzedniego wypieprzyli. Wypieprzyli? Tak. Lena? Słucham. Masz chłopaka? Oczywiście. A jak się nazywa? Szymon Marcin. Tuba. To ile ty masz tych chłopaków? Wiecie dlaczego dziewczyny mają zmarszczki tu, a chłopcy tu? Popatrzcie na to. Gdzie są pieniądze? Nie wiem! You know, I've seen this done a couple of times on a couple of different videos and I'm not quite sure this is real and I just want to see what's up. Ooh.